kilkadziesiąt tysięcy skradzionych części samochodowych oraz dziesiątki rozebranych pojazdów o łącznej wartości 40 milionów złotych. Na takie odkrycie w Lubuskiem natrafili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Na polecenie Wielkopolskiej Wydziału Prokuratury Krajowej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą paserów, która działała na międzynarodowym rynku. Do sprawy zatrzymano 5 osób w wieku od 28 lat do 74, niewykluczone, że to nie koniec zatrzymań. Grupa działała od 2020 roku aż do teraz, w tym czasie sprawcy kradli hurtowe ilości części samochodowych w Niemczech, na Węgrzech i na Słowacji. Lewy towar trafiał do kilku magazynów na terenie województwa lubuskiego. Stamtąd wysyłano je na cały świat, w tym nawet na Bliski Wschód. W paru magazynach policjanci znaleźli tyle sprzętu, części oraz samochodów, że inwentaryzacja tego wszystkiego trwała około 2 tygodni. W trakcie oględzin zabezpieczono kilkadziesiąt tysięcy nowych części i podzespołów różnych pojazdów, takich marek jak BMW, Mercedes, Audi, Porsche, Volkswagen, o wstępnie oszacowanej wartości około 40 milionów złotych. Kilkadziesiąt rozebranych pojazdów najpewniej zostało skradzione w Polsce oraz u naszych zachodnich sąsiadów. Nie od dziś wiadomo, że handel częściami samochodowymi to bardzo dochodowy biznes, zwłaszcza kiedy sprzedaje się skradzione towary. Pierwsze działania rozpoczęto bardzo wcześnie rano, kiedy zatrzymano 5 osób podejrzanych o udział w przestępczym procederze. Drugi etap policjanci CBŚP przeprowadzili w halach magazynowych, gdzie przechowywane były kradzione części samochodowe. W akcji uczestniczyli także eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gorzowie Wielkopolskim. Umożliwiło to już na wstępnym etapie zidentyfikowanie kradzionych części samochodowych. W działaniach brało udział łącznie 50 policjantów, a zatrzymani przestępcy usłyszeli razem 15 zarzutów, w tym dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, paserstwa samochodów i prania pieniędzy. Zarzucane im czyny zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora o tymczasowy areszt dla 3 podejrzanych. Na poczet przyszłych kar i środków karnych zabezpieczono od podejrzanych majątek, gotówka, pojazdy i nieruchomości o wartości ponad 10 milionów złotych.